Dzień dobry. Przyszła do mnie paczuszka z Allegro, ze sklepu, w którym często kupuję. Ostatnio kupowałem tam dodatki do scyzoryków Victorinox. Sprawa jest taka, że się kiedyś zarzekałem, że nie kupię Swiss Champa Victorinoxa, bo po co, jak mam Handymana. No, ale pękłem, ponieważ jak się chce mieć jakąś kolekcję, no to zbiera się, można powiedzieć, wszystko. Kupiłem Swiss Champa z pewnego sklepu. Cena była dosyć taka, no dosyć dobra cena. No wiadomo, Swiss Champ jest bardzo drogim scyzorykiem, to jest mój najdroższy scyzoryk. Ostatnio najdroższym był Handyman czy Deluxe Tinker. Chyba Handyman był najdroższy. No to teraz tym najdroższym jest Swiss Champ. Czy jest warty tych pieniędzy? Nie wiem. Wszystko się okaże w praniu. 1,6795T, czyli transparent. Ponieważ wziąłem okładki cylindrowe, półprzeźroczyste, czerwone. Pakuję go w taki ładny kartonik. Z fajną, kolorową ulotką. To nie jest to, co w zwykłych scyzorykach. Tu już jest konkretna informacja. Pokazane prawie wszystkie funkcje tego scyzoryka. Zawartość tego scyzoryka, czyli dodatki, które są w niego wsadzone. Bardzo ładnie wydana informacja na papierze kredowym. Ok, przejdziemy do samego scyzoryka, ponieważ dzisiaj jest tylko unboxing. To zobaczymy, co tam przyszło. Przychodzi w takim kartoniku profilowanym. Takim ala zamszowo-plastikowym etui. Pudełeczko jest bardzo ładne. To jest porządne pudełko. No i dostajemy sam scyzoryk. Powiem Wam szczerze, że wydawało mi się na zdjęciach, na filmach, że jest większy, szerszy. Wcale nie jest tak źle. Zobaczcie, mogę go spokojnie zmieścić w dłoni. On wcale nie jest taki wielki, jak wszyscy mówią. Ale zobaczmy tak szybko jego zawartość. Po pierwsze zobaczymy, czy jest oryginalny. Sprzedawca jest pewny, to wiem, że jest oryginalny. Ale wiecie, ja zawsze sprawdzam. Tak. Opis. Wszystko jest ok. Zobaczmy tylko może te dodatki, które są na zewnątrz. Pęsetka oczywiście. Tu jest długopis. Bardzo fajnie. Wykałaczka. Oczywiście śrubokręt. Precyzyjny, płaski. No i szpileczka. Szpilka chyba 4 cm. Cieniutka bardzo. Ale wchodzi tak ciężko, to dobrze. Ok. Na pewno zrobię o niej film. Okładki są czyściutkie, bez rys. Jak Wam się podoba? Całkiem, prawda? Ok. Trzymajcie się. To na dzisiaj tyle. Hej!